Siema, siema, witam was serdecznie, Jack TV, witam was wszystkich. Słuchajcie, pokażę wam, jaka mgła jest u mnie. I to taka kuźwa dość intensywna, taka, wiecie, powiem wam tak, jest 2 stopnie, nie, 3 stopnie jest na plusie, ale jakby to powiedzieć, jest tak gęsta mgła, że aż szok, normalnie szok. Zaraz zobaczycie. Będę musiał troszkę ten... Czekajcie, przełączę to. Patrzcie, jaka mgła jest. Bardzo gęsta mgła. W sumie to tak tylko wygląda, że widoczność jest niby dobra, ale tutaj, tak jak widzicie, gdzie latarnie świecą, to jakoś jeszcze coś widać, ale niestety tam, gdzie już jest ciemniej, a zresztą sami widzicie, jaka jest, jak gęsta jest mgła, można samemu możecie ocenić. Dlaczego taka jest widoczność? Bo właśnie taka jest gęsta mgła. To nie jest, że ostrości nie ma. Jest ostrość, tylko kuźwa, tak gęsta jest ta mgła, że cholera, nic prawie nie widać. Raczej trzeba ostrożniej jechać, bo jest tutaj też troszkę takich ludzi, którzy, znaczy w ogóle wszędzie są tacy ludzie, którzy nie patrzą na to, że tam, gdzie ciemniej, nie widać tych osób, jak już jest ciemno, i ubierają się też tak, wiecie, na ciemne ubrania, że po prostu kuźwa dojeżdżasz prawie do nich, dopiero zauważysz, że ktoś idzie ulicą, więc tutaj nie ma chodnika, bo to wiecie, jest na wsi. Znaczy jest chodnik przy głównej drodze z jednej strony, ale w środku, gdzie jadę, środkiem wioski, nie ma ulicy, jest, no tak można powiedzieć, ulicą trzeba iść, inaczej się nie da, więc niestety trzeba uważać, nie? Słuchajcie, no jak to, co ja chciałem powiedzieć, chyba no musiał patrzeć chyba na ten, bo tu lepiej widać niż na tej kamerze, jak nagrywam, to lepiej widać tą drogę niż jak patrzę tak normalnie. Serio, tak gęsta jest ta mgła, że po prostu no nie widać wszystkiego dobrze. Już lepiej widać, serio, lepiej. Kurwa, ty, wyostrzeń. Powiem wam szczerze, że jak ten, jak przez tą mgłę jest tak, że traci się ostrość w tym, w kamerce. Nie cały czas. Teraz musiałem specjalnie dotknąć 2 razy ten ekran telefonu, żeby się wyostrzyło, bo w sumie przez tą mgłę jest tak, że ostrość się traci. Ciekawe. Na razie jest ok. Kurwa, no nic nie widzę. Nie, tam ktoś kurwa nie idzie, czy idzie. No i w sumie powiem wam tak, że dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj mamy wtorek. Co ja chciałem powiedzieć? Dzisiaj zrobię streama. Powiem wam szczerze, że zrobię streama może nawet ponad godzinę dzisiaj. Ten filmik oczywiście dopiero po streamie będzie wrzucony, bo teraz to nie bardzo. Ten ja tylko jadę na chwilkę do sklepu i zaraz robimy streama. Wiecie, no teraz mnie trochę będzie gorzej widać, ale posłuchajcie, mam taki taki fajny temat, o którym chciałem w tym vlogu powiedzieć,
bo otóż to, że ostatnio był Papa Smurfik robił pierwszego streama, tak, z tymi bezdomnymi. Tam była kłótnia o tą kasę wtedy i ten jeden się obraził i powiedział, że więcej już nie będzie robił streama. No okej. I słuchajcie, i dzisiaj jeszcze, nie wiem, czy teraz już skończył, czy jeszcze dalej ciągnie, ale ostatnio co patrzyłem, to były 2 godziny streamu już właśnie z tymi bezdomnymi. I słuchajcie, co chciałem powiedzieć, patrzcie. Teraz wychodzi na to, że jakby to powiedzieć, najpierw nagrywał, chodząc do tych bezdomnych, niby im pomagał. Tam, dobra, no może niby, może tak, pomagał, tak? Ale słuchajcie, tu teraz patrzcie na to, w jaki sposób on zrobił, żeby zarabiać na streamowaniu. Bo najpierw nagrywanie, najpierw takie sobie hop, co nie? A teraz jest tak, że drugi stream i słuchajcie, jak Papa Smurfik jest skąpy. A dlaczego skąpy? Na kasę. I zrobił streama i jebnął od razu tekst. Tekst to tam nawet nie wiem, bo taki skurwa drobno napisane, że na telefonie nam nie ma szans, żebym to przeczytał, na co ten cel jest, ale słuchajcie, od razu jebnął 3,5 tysiąca, nie? No. A co najlepsze, tak jak mówił Meksykano, że że Major i Krzysztof mają teraz konkurencję. Bo prawdę mówiąc, zauważcie, Papa Smurfik odpalił drugiego, nie wiem jak było na pierwszym, bo go nie oglądałem tutaj, tego tylko tak chwilkę patrzyłem, ale słuchajcie, najpierw było 2,5 tysiąca osób, a teraz niedawno jak patrzyłem, jeszcze nie wiem czy jeszcze teraz ten, to było jakieś pół godziny temu, 6 ponad tysięcy osób jest, tak? I w sumie już tam uzbierał 2,5 chyba tysiaka, czy jakoś tak. Więc wyobraźcie sobie i pomyślcie o jednym. Jak to będzie teraz z tym, z tą kasą? Ile on ma zamiar, bo on ich jakoś tam nakłonił ten, ale ile on ma zamiar im odpalić? Powiedzcie mi, ile on ma zamiar im odpalić, bo w sumie to mi się wydaje, że chyba on im za dużo nie odpali, tylko on sobie na nich będzie zarabiał, będzie tam niby jakaś pomoc, jakaś ten, jak to ten, ale patrzcie jaką kasę kurwa czepnął. I pytanie jest, jak dużą kwotę ma zamiar, no w sumie no nie może im kurwa dać całych tych pieniędzy, bo oni się zachleją na śmierć. Ale powiem wam szczerze, że patrzcie jaki zarobek kurwa teraz ma na was. Widzicie? A wy, ciołki, co? Wolicie takie badziewia oglądać i dlatego właśnie i walicie tam kurwa jeszcze kasę, nie? Ciekawe jestem, co on tam napisał, bo nie ten w tych w tej w tym napisał tam jakiś cel, ale w sumie ja go nie mogłem przeczytać, bo kurwa zrobił to tak małe, że na telefonie tego za cholerę nie mogę przeczytać i no nie widzę tych liter, nie wiem co tam jest napisane, ale powiem wam szczerze, pytanie jest, w jak dużym stopniu niby ta kasa ma być na nich przeznaczona. Bo na pewno nie na to, że im chatę kupi, bo kurwa za to chaty nie kupisz. I tak to właśnie ciołki wygląda.
oglądacie gówno i za gówno płacicie. No. Normalna osoba, która usiądzie i będzie z wami rozmawiać i będą normalne sprawy i ten, no to chuj do dupy, nie? Nawet nie pomogę mu, po co? A tu, Boże, bezdomni, tylko zauważcie jedno. Ile z tego ci bezdomni dostaną? Tylko tyle, że da im po stówce, najwyżej będzie im jeszcze tam donosił jakieś ten jedzenie, jakieś te, a większą kasę on zgarnie. Więc wiecie, dajecie się w chuja robić i koleś zarabia na bezdomnych. A oni za dużo nie będą mieć. No, także zastanówcie się, komu wy wpłacacie.